Transformacja to przecież zmiana. Zmiana to jest coś, z czym jedni sobie radzą lepiej, drudzy gorzej, ale tak naprawdę zmiana nie jest wyborem. Ona nadchodzi, czy chcemy, czy nie chcemy. Czy są jakieś cechy, które pomagają nam sobie ze zmianą poradzić? Czy są jakieś cechy lidera, które pomogą nam przeprowadzić transformację w sposób pokojowy, a jednocześnie w taki sposób, który pozwoli i liderom, i organizacji się rozwijać? Zapraszam Was na śniadanie. Być może wspólnie odkryjemy takie cechy. Do zobaczenia.